Szanowni Państwo, witamy Państwa serdecznie na naszej wspólnej inwestycji. Państwa i miasta, bo przecież to Państwo, pracując w naszym mieście Bydgoszczy, płacąc podatki, jesteście tak naprawdę współfinansującymi ten obiekt, który jest za nami, na który dzisiaj Państwo za chwilę wejdziecie. Szanowni Państwo, jest to most, który według mnie zupełnie zmieni komunikacyjną mapę miasta. Szybko będzie można przedostać się przez Brdę, a wiemy, że nie jest to takie łatwe. W tym miejscu, jak tutaj stoimy, chciałbym podziękować tym, którzy ten most budują. Kończę, cieszę się, że tak licznie przybyliście. Cieszmy się razem z tego wyjątkowego mostu, którym będziemy mogli bardzo szybko przejeżdżać z północną i odwrotnie. Otwartym dla Bydgoszczan na trasie uniwersyteckiej. Można podziwiać całą trasę z bliska. No, nie widzimy pylon mostu podwieszonego. Jest to jakiś element całej trasy. Pylon jest w wysokości 70 metrów nad poziomem terenu. Został zbudowany ze stali konstrukcyjnej o wadze ponad 2300 ton. Cała trasa zostanie oddana do 30 listopada. Myślę, że po wszystkich odbiorach formalnych będzie można w grudniu spokojnie przejechać tą trasę.